Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jest taki efekt, którego doświadczałem już od początku mojego kapłaństwa. Był dla mnie on bardzo trudny, bo przez wiele lat nikt mi nie mógł wyjaśnić, co się naprawdę dzieje. Jeśli modliłem się za jakąś osobę, która była w konkretnych ciemnościach, w konkretnych grzechach uwikłana, to często atakowały mnie jej pokusy. Mało tego, że ta osoba przestawała mnie lubić albo zaczynała mnie nawet nienawidzić, niszczyć, albo czuwała wrogość do mnie, to jeszcze musiałem znosić jej pokusy. To też wam może towarzyszyć. Wtedy też nie wolno się przerazić, że coś złego się z nami dzieje. Może się zdarzyć nawet tak, że możemy upadać w grzechy podobne, które są dziełem ludzi, za których się modlimy. Ale sprawiedliwy upadnie i wstanie. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu z powodu twojej modlitwy, niech cię nie załamie. Tak jak mówi list do Hebrajczyków, jeszcze nie opieraliśmy się aż do przelewu krwi z powodu grzechu, walki z grzechem. Więc mogą się pojawić takie osoby, które może nawet będą cię lubić, ale będą się bali ci pomóc. Modlitwa sprawia, że często człowiek doznaje, im głębsza ona jest, dużej samotności i rozłamu. Takie doświadczenie na przykład dokonało się w życiu proroka Jeremiasza, który w ogniu miłości Boga upominał króla Sedecjasza i całą Jerozolimę przed zagrożeniem i prosił ich o nawrócenie i modlił się za nich, ale im więcej się modlił za nich i bardziej upominał, tym z większą nienawiścią i wrogością się spotykał, co powodowało jego gorycz, ból niewymowny, ale nie przestał, nie załamał się w tym wszystkim. Jednak dygnitarze z dworu króla Sedecjasza ukryli spisek przeciwko Jeremiaszowi i udali się do króla. Posłuchajcie tego fragmentu, przeczytam go. On mówi o wyjątkowym upodleniu, jakie doznał z tego powodu, że się modlił za swoich najbliższych i upominał ich proroczo, ale nie w taki sposób, jak ktoś upomina po to, żeby mieć efekt triumfowania nad inną osobą. To jest neurotyczne, to jest chore. Upomina się zawsze z dołu, nie z góry. Upomina się zawsze z miłością, a nie z triumfowaniem. Jeśli już w ogóle się upomina. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. To jest Księga Jeremiasza, 38 rozdział, od wiersza pierwszego czytam. Szefatiasz, syn Matana, jeden z dygnitarzy, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza i Paszchur, syn Malkisza, usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego ludu. To mówi Pan. Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i utrzyma je. To mówi Pan. Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie. Suma grzechów królów judzkich, jak i całej Jerozolimy, już była tak wielka, że nie można już było uniknąć konsekwencji. Że nawet skrucha Jozjasza i nawrócenie, reforma religijna Jozjasza w 622 roku nic już nie dała. Jest taka suma grzechu, która już nie może być usunięta, że tak powiem. A musimy pamiętać, że są to czasy jeszcze przed zbawieniem Jezusa, przed przyjściem Mesjasza. I konsekwencje grzechów od razu się przerzucały na ludzi. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, bo zawsze można się uczyć do Jezusa i można uniknąć tego przekleństwa, konsekwencji grzechów moich i mojej rodziny, czy nawet całego narodu. Jak mówi list do Galatów, 3 rozdział 13b,
że Jezus w sobie zniszczył wszelkie przekleństwo i ten, kto żyje pełnią Jezusa Chrystusa, pełnią życia w Jezusie Chrystusie, unika przekleństwa. Ale nie wszyscy żyją pełnią życia Jezusa Chrystusa. Niektórym się wydaje, że żyje pełnią. Inni w ogóle nie żyją pełnią. Wtedy konsekwencje mogą ich porażać. Więc była taka sytuacja już w Jerozolimie, której się już nie dało uniknąć, dlatego Jeremiasz powiedział, ostatnia wasza szansa to się poddać Chaldejczykom i Nabuchodonozorowi. Bo już nie da się uniknąć tego. I nikt go nie chciał słuchać. Nawet przywódcy powiedzieli do króla tak, niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Zupełnie opacznie go rozumieją. Król Sedecjasz odrzekł, oto jest w waszych rękach. I to jest człowiek, który nawet szanował Jeremiasza, nawet go lubił, słuchał go, ale bał się innych ludzi, bał się opinii. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go. I teraz gdzie go wtrącili? Spuszczając go na linach, wtrącili go do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która znajdowała się na dziedzińcu wartowni. Wielki dół wykopany w kamiennej skale wypełniony był zwykle wodą, ale w czasach oblężenia niebezpiecznych było tam już na dnie tylko błoto. Nie było w cysternie wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Odczytajcie ten tekst też nie dosłownie, tylko metaforycznie. Bo co to znaczy kogoś obrzucić błotem? Nawet w języku polskim znaczy to oskarżyć go niesłusznie. Obrzucić go najgorszymi inwektywami, oskarżeniami, posądzeniami. Więc on nie tylko materialnie był w tym błocie, ale też był obrzucony błotem. Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Zrealizowane przez Radio Jasna Góra oraz dzieło modlitwy Z Maryją ratuj człowieka.